Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do naszej porannej rozgrywki w grze Cywilizacja 6. Chociaż czy będzie tak cały czas porannie, to jeszcze nie wiem, bo jutro czeka mnie wyjazd, a w sumie dzisiaj czeka mnie wyjazd, więc nie wiem co z jutrzejszym odcinkiem, no ale dzisiaj sobie tutaj trochę podziałamy. A może niech skoczy na te ryby, kraby w sumie, ale narysowane jak ryby. No i przejdziemy jeszcze, dopóki pamiętam, komentarz Karola oraz Igora, którzy słusznie zauważyli, że ta wioska, o której gra nas poinformowała, kryła się tak naprawdę tutaj, a wcale nie weszliśmy na nią. Nie wiem dlaczego jej nie widziałem, no ale cóż takiego, znaczy coś takiego się stało, tak cóż takiego. No stało się bardzo coś niedobrego. Wróćmy jeszcze na moment, bo Igor napisał coś więcej na temat naszych apostołów. Ostatnio źle stwierdziłem, że inkwizycja pozwala nam czyścić na religię. Wcale tak do końca nie jest, bo inkwizycja pozwala nam zatrudnić inkwizytorów, którzy potrafią zrobić to, o czym ostatnio wspominałem. Tak samo odrobiłem nieco zadanie domowe i było zastanawianie, czym jest nauczanie wierzenia. Nauczanie wierzenia jest po prostu wrzuceniem tutaj nam w religii dodatkowych dwóch wierzeń, które wpływają, tak jak tu mamy święty zakon, czy relikwiarze i tego typu bonusy, które widzieliśmy wcześniej, możemy je odblokować właśnie poświęcając jednego z apostołów. Oczywiście musi on mieć co najmniej dwa szerzenia, o tak to się nazywa. Ten ma 5 aż, więc szkoda by było go zmarnować. Chyba że 3 razy będziemy szerzyć naszą religię, a później go zmarnujemy na nowe wierzenia, no to by miało jeszcze jakiś sens. Okej, dobra, bo to wszystko jest zaplątane. Zresztą tak samo jak zaplątane są komentarze od Karola, w sumie już innego Karola, bo tych Karolów, no, pod ostatnimi komentarzami zebrało się naprawdę wielu, który proponuje, żeby ulepszyć te wszystkie jednostki, które możemy ulepszyć w tych wojowników. Właśnie. No ten poziom wyżej, to nie kosztuje tak dużo, a jeżeli chodzi o ataki na miasta, no to jest na wagę, a za dużo tej wagi złota. Na wagę srebra, niech w takim razie będzie. Tu sobie zaatakujemy z wody, przynajmniej zobaczymy jak to działa. No i powiedziałem, że jest dużo Karolów, no i kolejny Karol właśnie zauważył, że tych Karolów jest dużo, więc to spostrzeżenie Karola. Och Karol, tak? Czy... Okej. Okay. Możemy płynąć dalej. Tak cały czas myślałem nad tym Bristolem, ale szczerze przyznam, że chyba bardziej kuszącą opcją jest, gdzie tu są te... Tu są filtry. O, religia. Na moment sobie wrzucimy taki filtr. Bardziej kuszącą propozycją jest Londyn. Nie dość, że stolica, plus 14 punktów do wiary, a i tak nas Anglia znienawidzi, zresztą i tak nas znienawidzi, więc myślę, że zmienimy nieco nasz kierunek, chociaż... Tu groźnie trochę. Może jeszcze nasi kusznicy niech będą w okolicy, jakby tam chcieli nam jakieś ała zrobić. Dobra, tu są wojownicy, ale nie dość, że z Japonii to już się nauczyliśmy, że wojownicy nie są w stanie nam krzywdy zrobić, więc chyba możemy tak popłynąć. Choć, o, przełączyli i teraz co my tu możemy? Tu i tak do wody wejdziemy. Zastanawiam się, czy nie mądrym ruchem, ale to skacze. No właśnie, Karol też... Chyba pod poprzednim odcinkiem, czy jeszcze w ramach Polski, wspominał, że to skakanie możemy też wyłączyć, zlikwidować. Tak to. No tak to. Tak to tu jest w opcjach. Tylko że wtedy chyba nas w ogóle nie będzie przełączało z jednostki na jednostkę, więc lepiej to zostawić. Tak sobie myślę, czy nie warto było wejść na tą wysepkę jakimś łucznikiem i strzelać. A galera. Anglia. A nie, to jest Anglia jednak. Tylko że, no to jak wspomnieliśmy, oni w wodzie nam nie są w stanie nic zrobić, choć różnie z tym bywa, co są, co nie są, bo tak jak Saga zauważyła, jak graliśmy Rzymem, to nie mogliśmy atakować misjonarzy czy apostołów przeciwnika, no i to był największy problem. Wydaje mi się, że wyszła jakaś aktualizacja, która na to pozwoliła, dlatego to wygląda teraz tak, jak wygląda, lub nie byliśmy po prostu wtedy w stanie wojny i dlatego to nam nie wyszło. Mam wielkie zastanowienie, o... Będąc przy Ksadze, jak to się ładnie wszystko zazębia, co zrobić z Egiptem? No bo nasza Kleopatra właśnie zainteresowała się wojskiem, które posiadamy. Jeżeli chodzi o dominację, tak jeszcze sprawdziłem przed rozpoczęciem nagrania, 3-3-5 siła militarna, 270, no to wojsko cieszy. Zresztą też jak Mateusz zauważył, przyjaźń wymaga armii. W tej grze nie jest tak, że jak się jest słabeuszem, no to będzie dobrze. Wcale dobrze nie będzie, nie będą nas... mogli, czy nie będą mogli się z nami zaprzyjaźnić. Okej, tak jeszcze myślę, co by można było w tym miejscu zrobić. Mieli pojawić się budowlańcy, którzy dość szybko by wskoczyli i coś dobrego zdziałali, ale ta plantacja kakao tu fajnie wygląda, ale myślę, że przyda nam się port, z tej racji, że port nam dorzuci kolejny szlak handlowy, a tym samym będziemy mogli przyspieszyć średniowiecze w naszym kraju, znaczy jeżeli chodzi o tę ideę, więc tu nieco zmienimy to. Tu wskoczą najemnicy, średniowiecze wejdzie na drugie, a na trzecie eksploracja, która nas kusi ze względu na misję. Okej,
Okej, czy to jest wszystko? No patrząc na to, że ci i tak tu nic nie zwojują, wojownicy na czarną godzinę, gdzieś tam ich niebawem ulepszymy, ale niech są tak, jak są. Chyba lecimy, chyba to wszystko, a jak nie, to gra nas poinformuje, że to nie wszystko. Oho, komuś chyba się nie spodoba to, że chcemy zniszczyć wioskę, Eureka. Dobra, odlewanie metalu, to sobie później odlejemy. Bezpiecznie trzeba pływać. Kolejna wioska. Bardzo piękny, tylko teraz się zastanawiam, czy oni są w stanie... Jak ta jednostka wygląda? Okej, porównamy. Czy to może po prostu strzelać? O, w ten sposób nie porównamy. Tutaj mamy może strzelać 25 atak dystansowy, ale chyba warto i tak zaryzykować i poświęcić naszego gościa, tym bardziej, że może uciekać na północ? No dobra. Zawsze takie złoto, chociaż teraz na pewno do nas wystrzelą, ale mamy raczej tyle życia, żeby nam krzywdy nie zrobili. Dobra, to ty kolego, dopóki pamiętam, lecisz tu. Można zakupić za wiarę. A, no ten misjonarz i tak dalej. No tu chyba jednak zdecydujemy się na tych apostołów. Wiem, że zmieniam zdanie co do nich, bo raz mówię, że bez sensu, ale później jak się okazało, że jednak mają trochę więcej mocy niż się spodziewałem, to wcale tacy bez sensu nie są. Okej, o, już myślę, że w Hiszpanii też nam się wszystko zaczyna tutaj psuć. Tak, to miało miejsce w przypadku Polski. Okej, tu sobie wypłyniemy. No to co? Do Londynu. Mam nadzieję, że nie spotkamy żadnego dziwnego przeciwnika. Żadnych dziwnych statków, które nam by mogły krzywdę zrobić. Trochę szkoda, bo Bristol miał to kuszące, chociaż jak tu ten atak dystansowy wygląda. Bardzo możliwe, że nie uda nam się zaatakować Londynu. No a Bristol, miasto portowe, moglibyśmy strzelać tutaj z naszej fajnej floty. Okej, ty popłynąłeś, ale ty jeszcze chyba musisz wypłynąć. No i zobaczymy. Dziwne, że Londyn nie chce pokoju, znaczy Anglia nie chce pokoju. No ale ich strata najwyżej. Dobra. Apostoł i misjonarz ustawią się tutaj, w Egipcie. Myślę, że dopóki Egipt nam nie wypowie wojny, jeszcze zobaczymy, co tu się kryje. To taki nasz zwiadowca będzie. No to spokojnie oni, albo nie będziemy odchodzić zbyt daleko, spokojnie oni będą mogli poczekać na swoje 5 minut i wtedy będziemy szerzyć religię. Nie chciałbym tego robić teraz, z tej racji, żeby znów się nie obrazili na nas, no bo wiadomo, jak to jest z tymi kobitkami. Niewiele trzeba czasem, żeby się obraziły. No i później co? Tak dobrze idziemy w kierunku przyjaźni, naszej pierwszej przyjaźni w przygodzie, a nie wiadomo co będzie. Może dzielnica biznesowa, chociaż teraz się zastanawiam, a nie, myślę, że mamy tu lepszą produkcję, mimo że jesteśmy nastawieni na nią, to nie wygląda to za dobrze. Piramidy już ostatnio stwierdziliśmy, że nie, to może w takim razie tu budowlańców, którzy gdzieś tam pójdą, pobiegną, coś zrobią. Okej, czy wy... Stanawiam, o, tylko tu trzeba uważać, bo idą wojownicy z północy. Tutaj też trzeba uważać, co się dzieje. No i zwracać cały czas uwagę na to. Tak myślę teraz mocno, czy nawrócić to miasto. Coś nam powinno dodać, jakieś punkty. Ale trzeba uważać na stosunki z innymi miastami. Jak to wygląda, czekam, aż tutaj nam punkty się uzupełnią, żeby tę wojnę wykasować, bo ona jest nam bardzo nie na rękę. Oj, bardzo nie na rękę. Tu wszystko. Mam wrażenie, że jakiś ruch nie został wykonany z tego powodu. Ale nie, no tu każdy jest zakolejkowany mniej więcej, ale czasem jest taki problem, że można uśpić jednostkę, no i później jest niefajnie. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie tym razem. Co ty chcesz? A, zawrzyj pokój. Ich propozycja, odda nam tę miejscowość i zapłaci złoto. Ta miejscowość nam w ogóle nas nie interesuje, więc odrzucimy propozycję na ten moment. Zdobędziemy Londyn i wtedy jakoś się dogadamy za tę miejscowość. Jakoś to będzie. A, do widzenia, do widzenia. Okej, jeszcze patrzę na komentarze. O, tutaj spodziewaliśmy się tego ataku. Trochę nie spodziewałem, a dobra, jest. Myślę, że nas zablokowali, ale mogliśmy ich tak ominąć. Patrzę, wilczyca, czarownica. A, to już ten komentarz wspomniałem, że nie mogliśmy Rzymem atakować. O! Oho! To nie jest dobry układ. Będzie trzeba się stąd wycofać. Przynajmniej nie, jeżeli chodzi o zwiadowcę. Szkoda. Szkoda, że to tak to wygląda. No cóż. Cóż zrobić? I jeszcze... A Jakub podpowiadał, żeby nastawić się na jednostki morskie. Może to by nie było takie złe, chociaż ten atak w zwarciu nie do końca cieszy. A jak tu wygląda? Dzielnica biznesowa portowa plus jeden. Czy tyle tych portów nam potrzebne? Jakby to były porty USB, to zdecydowanie, bo zaczyna mi ich brakować. Ale że to jest...
Inna dzielnica portowa. Raczej byłbym za dzielnicą wojskową. Tutaj żadnych bonusów do tego nie ma. Z tej racji, o, nawet sobie tu na Anglię chyba ją ustawimy. Tak, chyba tak. Z tej racji, że to nam pozwoli przyspieszyć produkowanie jednostek, jeżeli by się okazało, że chcemy pójść w kierunku właśnie tam jakichś takich tego typu działań, no to myślę, że się przyda. Dobra, wygląda na to, że w Londynie jest bezpiecznie. W sumie to może za daleko popłynąłem. Przecież oni mają jeszcze awans. Lądowym i morskim. Zajmuje dzielnicę Fort. Przeciwko umocnieniu dzielnicy. Przydałoby się, ale aż tak tam nie awansujemy dobrze. Dobra, płyń do góry. Ty też masz awans. Nie, nie masz. A byłem przekonany, że mają awans. Powinni mieć. Panowie, co się... A jest awans. Dobra. Za dużo. Przeciwko umocnieniu dzielnicy jednostkom morskim. Raczej to będzie taka jednostka, która będzie walczyła na morzu, jakby się pojawiło coś niedobrego w okolicy. Zobaczymy, jak to wszystko tu wyjdzie, się ułoży i płyniemy. Ciekawe, czy Anglia już wie, co tu się szykuje na nich. Niech się boi, niech się boi. Zastanawia mnie ta Yokohama, no tak wspomniałem gdzieś w poprzednim odcinku, ta produkcja kusi, no ale nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się mocno, że to wpływa pozytywnie na nasze stosunki z Japonią, które się przydadzą tu zdecydowanie. Chociaż te stosunki niebawem mogły się zepsuć. Coś im się tu znów spodobało, dlatego przytrzymamy trochę złota, jakby trzeba było zakupić jakiś niespodziewany teren. Dobra, a tutaj panowie idą na ryby, ale to jeszcze sobie poczekają. Ta religia. Tracić to, że ten apostoł może coś tutaj szerzyć? Może raz. Na złość. Naszemu tu koledze. Niech ma, niech ma. Trochę mnie martwi, że jakby przyszło nam walczyć z Egiptem. Mam nadzieję, że nie, ale jakby przyszło, to nie wiem, jak te nasze jednostki tu przetrwają. Wiara, wiara. No Egipt nie byłby zadowolony, ale podeślemy jeszcze jakiegoś tam... O, dobra, popłyniemy sobie tutaj, żeby nie było. Może wrócimy za jakiś czas. No, nie będziemy męczyć. Jeszcze najwyżej jednego misjonarza, żeby wszystko na raz wziąć, a zobaczymy też, może coś się poprawią. Nasze stosunki będzie lepiej, będzie milej. I co tam wam tu możemy dać? Coś, co by przemysł rozwinęło. To wszystko jest nastawione na przemysł, a i tak to kuleje. Czyżby dzielnica przemysłowa, podobnie jak tam wcześniej? Chyba tak, chociaż 28 tur. No co prawda nie jest to Polska, żeby grać z podejściem, chyba tutaj nam później góry dadzą punkty jeszcze do tego, żeby grać z takim podejściem, że o, już się nie doczekamy tego, bo 28 tur to teraz naprawdę szybko może. Jeśli właśnie, tu istotne nie uśpienie, a pominięcie tury. Dobra, i czy ty jesteś tu potrzebny? W takim razie nie, płyń dalej. I chyba powoli będziemy nawracać, raczej zawracać. Chociaż właśnie, miała być jakaś wojna teologiczna, za apostoła dostaniemy relikwie, na czym nam też dość mocno zależy. To co, następna tura, gdzieś pieniądze, wszystko wpadło, okej. Jednostka bez ruchu, dobra, już ma, a, moment, jeszcze nie ma. Czyli tak, pominięcie tury, może warto by było tam już zaszaleć. Dobra, lecą, płyną. A, tutaj weszli, i co my dostaliśmy za to? Od miasta państwa. A, otrzymujesz jednego emisariusza. A, bardzo dobrze, ale rozumiem emisariusza do tego miasta państwa. No, tyle. Trochę gorzej, ale przyda się. Bo w takim razie jesteśmy ich suzerenem, jak rozumiem. Które to... O, nie czytałem, które miasto państwo. Ale któreś. Czyżby tu wpływy? Nie, tutaj nie. Miasto państwo. A, Valletta. To dziwne. A, nie dziwne, Laventa. No to wszystko się tak podobnie nazywa, można się pokubić w tej całej zabawie. Okej, coś tu... O, niedobrze, co to tu pływa? A jak ty się zjawiłeś tu? Wow, tam trzeba jak najszybciej na ląd wyjść. Nie, nie, nieważne, nieważne, tak, żadna wojna. No i tak dobrze nam się na ten lądem płynęło. Ale dobrze, że mają wyjście tutaj przez port, więc chyba tak możemy wskoczyć do środka. Tych łuczników też dobrze by było wysłać. Jak... Nie, tych trzeba. Trzeba ratować ekipę, która się tu kręci. Niedobrze, tym bardziej, że te jednostki są naprawdę silne. Może trzeba było ten awans zachować na później. Okej, okay, masz. Masz.
To nie jest dobra informacja, ponieważ tu ich nie. No nie, tu ich nie zaatakują, zresztą to by było bez sensu taki atak. No, jakieś jednostki będzie trzeba niestety w tym całym boju poświęcić. Tak to przynajmniej wygląda. O, właśnie, ty płyń tu. Czy nam ten barbarzyńca? Nie, po prostu płyń jak najszybciej na wsparcie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Miejmy nadzieję, że chociaż no, jak się postarają, to nas tam dorwą w tym porcie. Dobra. Kogoś stracimy raczej. Żywność złota, no. Ale warto chyba, chociaż tego złota tyle. No właśnie, takie pozostałości po Polsce zostały, że o, chciałoby się więcej. Okej. Okay. Płyn też tutaj. Chyba jak będziemy mieli trójkę tu w tym miejscu, no to. No to przeżymy tę religię. Zejdziemy jakoś do miasta niżej, też sobie coś tam poszerzymy i będzie spoko. Warto wyjść? Aha, nie ma. Dobra, tylko żeby ci procarze nie wrócili w międzyczasie, bo to nie wiadomo, co z nimi tu będzie. Okej, okay. A wy? Wejdźcie na ląd. Tutaj jakoś tak za cicho, przyznam szczerze, za cicho w tym miejscu. Gdzie nasz jest apostoł? Żeby nikt go nie skrzywdził, może o, niech on pójdzie tak daleko jak może. Każdy orze jak może. No, ty tam nam tu przeszkadzasz. Pominięcie tury. No, zastanawia mnie stosunki z Egiptem. Jednak to nastawienie na religię wcale nie jest chyba takie fajne w samej rozgrywce. No, bo nie da się ukryć, że powoduje to wiele takich niefajnych, nieprzyjemnych sytuacji. Kłócimy się z sąsiadami, no i nie jest tak miło. Okej, gdzieś wioskę znaleźli. No właśnie, a jest to... To popłynęli. Dobra, zlikwidowali nam jedną ekipę łuczników. No, łucznicy to nie kusznicy, ale no... Zablokowali nas też możliwość płynięcia do portu. Dobra, wioska. 60 wiary. O, właśnie, apostoła jeszcze musimy zrobić. Jak widać, te wioski jeszcze są tutaj w okolicy. Co prawda już to nie są takie bonusy, które by były naprawdę jakoś wyjątkowo ciekawe, no ale... Ale lepiej jak są. Teraz tak. Arabia. Wow. Dopłynęli do nas. No to nie. Musimy inaczej to rozwiązać. To wy zróbcie miejsce tutaj w mieście. O, chyba jak wejdziemy, tych zlikwidujemy na raz. Może sobie też zawalczymy o awans. Leczymy naszą jednostkę. No, dobrze by było, jakby ich wszystkich. Dobra. Załatwili. Przejdziemy tutaj. Trzeba było ten awans zachować na później. Jeszcze sobie strzelimy raz do miasta, bo mamy taką możliwość. Pytanie, co dalej? Wszystkie jednostki są dość mocno zagrożone. No i tak widać, ta nasza morska jednostka wcale wiele dobrego tu nie zdziałała. Dlaczego nie możemy wpłynąć sobie do portu? Pytanie. Kurczę, nie miało to tak wyglądać. Nie mamy kolejnego ruchu. Trochę niedobrze, bo chciałem tu wpłynąć naszą jednostką, tą tu. No ale dobra, jak to już tak rozwiązali, nic lepszego nie wymyślimy. No, nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o walki wodne, to tak nie najlepiej nam idzie. Dobra, wpłyń do portu. Trzeba bronić naszą katapultę. Jakoś to sobie wyjdziemy na ląd z nimi. Tutaj tak. No i mam wielki dylemat. Tak, chociaż tu w sumie murów nie ma, więc ta katapulta tak potrzebna, niepotrzebna. Ma wielki dylemat, czy płynąć, ale to i tak niewiele tutaj pomożemy, a likwidacja włóczników będzie nam na pewno na rękę. Na pewno to Arabia, tak. Żeby nie było, że zaatakujemy Egipt, ale to wtedy by nie było oznaczone, że możemy atakować. Gdzie są nasi kusznicy? Tym bardziej muszą przyjść tutaj. No ci nie zaatakują, więc to takie jest też trochę... Jakieś niedopatrzenie w grze. Okej, okay, tu jest coś niedobrego. Arabia kolejnych osadników ma. A, i rydwany. Dobra, to tym... to trzeba uciekać stąd. Co prawda wątpię, żeby rozłączyli rydwany od osadników. O, niedobrze, bo mogą strzelać tutaj do nas na brzegu. No i zobaczymy, czy uszkodzą naszą jednostkę, chociaż bardzo mi się wydaje, że tak. Bardziej naszego apostoła trzeba było jakoś przesłać na bezpieczne tereny. Chyba im nawrócimy Kair. Tak bym to widział. A apostoła, no tędy nie chciałbym go wysyłać, żeby nam nie uszkodzili, chociaż dobra. Pamięcie tury. A robi się ciasno i nieprzyjemnie tu na tych terenach. Nie ukrywam, że pominięcie tury. Też pominięcie tury, tu czekamy na wsparcie.
To się dogadaliśmy. No nie, ale nie ma sensu z nimi walczyć w zamian za wioskę, która na ten moment nam niewiele daje. Jak wielcy ludzie, żeby znowu ktoś na przed nosem nie kupił, ale wydaje się, że nie. Wielki naukowiec teraz będzie należał do nas, choć znów nie jest jakoś tam mocno potrzebny. Czy kogoś jeszcze jesteśmy w stanie gdzieś chwycić? Wielki generał, nikt się zupełnie na niego nie nastawił, co jest dziwne, ale jak będziemy mieli dzielnicę wojskową, to trochę to ruszy w tym kierunku. Okej, i tu jako jednostkę stracimy. Znowu panów z mieczami. To nie jest dobre. Może jakby zawrzeć pokój, to byśmy odratowali coś, ale odrzucimy propozycję. Zresztą co to za akcja, że nas zaatakowali, a później z propozycją weszli. No, przepraszam. No, to my tak możemy. No, Anglia. Nie myślałem, że tak miło, ciepło nas powita. Dobra, jest problem. Jest problem, bo jest pełno jednostek, które chcą wyjść na brzeg. A niestety zrobić tego nie mogą. Dobra, ci na szczęście mogą. Przydadzą nam się z mieczami w tym miejscu. Ci panowie z mieczami nie przetrwają kolejnego ataku, ale znowu jak katapultę nie wrzucimy do miasta, to też będzie bardzo niedobrze. Kuszników stracić też byśmy nie chcieli. Możemy. Nie, bo tak myślałem, że zablokujemy tę jednostkę tutaj, ale jej za bardzo nie zablokujemy. Dobra, katapulta niech jedzie, bo ona jest ważna podczas tej całej walki. Prawda, przez ląd ona się trochę będzie tutaj wlek. Dobra, zrobimy tak. Wpłyniemy z atakiem na tych. Co prawda, tam jeszcze z północy jest jedna jednostka, która może nam kuku zrobić. Ale spróbujemy w ten sposób ochronić naszych kuszników. Raczej nie. No, my możemy być na tym samym polu. To, że teraz się dopiero dowiedzieliśmy, no szkoda, że z katapultą nie możemy być. Jakbyśmy wiedzieli wcześniej, to by można było jakoś inaczej tu kombinować. Tak, teraz kusznicy są bezpieczni. No, tak to jest. Niewiedza kosztuje. Niewiedza kosztuje. Dobra, panowie, strzelać do miasta. Tu sobie poczekamy, aż ci wyjdą. Tym damy awans. Spinania się po ścianach? Nie. Dystansowe. A nóż się przyda. Dobra, i powoli będziemy chodzić tak, żeby Londyn spróbować przejąć, chociaż nie jest powiedziane, nie wiem gdzie popłynęli przeciwnicy, nie jest powiedziane, czy nie zakończy się to małymi problemami, Trzeba by było coś tam zakupić, rzeczywiście zniechęcić. Zastanawiam się tego apostoła, gdzie wysłać. Prawo, lewo, chociaż nie, lepiej lewo, bo myślę, że z Anglią niebawem się już dogadamy. Przejmiemy Londyn i się dogadamy. O, i coś wymyślimy. Dobra. Sewilla. Świątynia? Świątynia może plus 4 do wiary. Chociaż te starożytne mury. Wydaje mi się, że to może być dość istotne. Bo tu żadnych murów nie mamy. Targowisko, ale to wszystko. Wszystkiego mają bardzo tu fajnie, dużo, miło, przyjemnie. Świątynia. Religia to religia. I teraz panowie, o! Rydwany zostały same. I próbują wjechać w nas. Trzeba było jednak do tej wody sobie wyjść. Okej, zrobimy to tak. Tak. Nie widać tutaj zagrożenia. No dobrze. Ale jakoś tak będziemy musieli kombinować. Na pół kroku. Chyba zresztą w ogóle do Kairu sobie pójdziemy. Tylko to i tak ma szerzenie razy 1, szerzenie razy 2. No oni za wiele szerzyć tej religii nie będą. Apostoł znowu nam by się przydał do walki teologicznej. Ale muzyka, tak? Relaks. Relaks 100%. A ci kombin. Kolejny? A jest, no ale to ta sama sytuacja co tutaj. No takie niezbadane lądy, a takie problemy. Okej, będziemy obserwować. Tak jeszcze myślę. Co ich może zainteresować za teren? Bo moglibyśmy zakupić albo te słonie, albo coś tutaj. I tutaj, jakby zamknąć tę przestrzeń, to też nie powinni być zainteresowani postawieniem tu. Dobra, kupimy słonie z drugiej strony, możemy zakupić z Madrytu. Madryt już bardziej się nie rozwija, niestety. Słonie wejdą do nas, choć jeszcze zastanawiam się, czy nie lepiej by było Sewilli zakupić tego terenu. Bo tu jeszcze jest taki plac, gdzie teoretycznie albo ten teren, ale to zobaczymy, jak oni idą, w którą stronę. To jest jeszcze taki plac. O, zamknęliśmy w sumie granicę przed nas. Zapomniałem o tobie, kolego. No, kto tu w ogóle? Barbarzyńcy.
Niedobrze. Z każdej strony próbują nas zaatakować, ale to sobie pójdziemy tutaj i jakoś musimy ominąć te problemy. A tu byśmy musieli zacząć już... O, i bardzo pięknie, już tak niechętnie atakował kolega. Szkoda, że z katapultą tego planu nie zrobiliśmy wcześniej. No, chociaż z drugiej strony, jak nie ma murów, to ona też nie jest aż tak bardzo istotna. Teraz tak, kusznicy gdzie mogą wyjść? Kusznicy mogą wyjść tutaj. Niech wyjdą. Zablokowaliśmy ich rzeczywiście. Ciekawa sprawa. Ci wyjdą tutaj, a tu zaczniemy już atak na Londyn. Z tej racji... Tylko czy tu nie? Chyba... Dobra, to poczekamy jeszcze z tym atakiem. Wiemy tak, jak to by nas kosztowało życia, zdrowia. No nie opłaca się jeszcze. To może ich przesuniemy tu wyżej. O właśnie, to trzeba było to wszystko wyżej przesunąć. Okej, wy sobie zaatakujcie tu, żeby kusznika dopuścić do ataku na miasto. No i wtedy też będziemy mogli więcej coś zdziałać. Choć cały czas no gdzieś... Mam zmartwienie, czy tych murów nie postawią. Okej, o! Chyba ktoś chce swoje tereny odzyskać. No to już wygonimy pana. On! Stąd! Uciekać! Dobra, jak przejmiemy Londyn, to dostaną. Będą mieli. Okej, tylko co z tym apostołem w takim razie? Awanse, no właśnie, no to wykorzystamy ten ruch nawracania. Może nawrócić wszystkich sąsiadujących barbarzyńców? Nie. Plus 20 sił religijne podczas walki teologicznej. Słabo, słabo przyznam szczerze. Tak wcześniej... A, walki. To może nie tak słabo, jakbym miał walczyć. Ale tak wcześniej podobały mi się bardziej te moce, które nam dawali. Okej, co ty tu możesz zrobić? Tu plantację mamy. W sumie, czy tutaj coś mamy? Tutaj coś mamy, ale chyba warto by było rozwinąć te pole. Nastawić się trochę na religię. Nie podoba mi się, że mamy tutaj wojowników na karku, więc jak będą złe stosunki z Egiptem, no to to się może dla nas źle skończyć. Dobra, wchodzimy do ich kraju. O, apostoł, dobra, fajnie. Będzie na kim wypróbować te całe moce religijne. Nie podoba mi się jedynie sytuacja, że tu mamy rydwany, więc nie możemy wyjść stąd, ale moglibyśmy zrobić mu niezły numer. Misjonarz, podpłyń. I nawrócić pierwszą z miejscowości. No a tu kolega musi niestety pominąć turę, poczekać. Może trzeba było szerzyć tę religię, dopóki można było to zrobić w spokoju. Ciężko stwierdzić. A naprawimy ten pomnik, już męczy od dawna. Pominięcie tury. Okej, a ci standardowo nam tu. No nie pozwolą na nic, barbarzyńcy. Dziś mieliśmy jeszcze jakiegoś pływaka, chyba że go straciliśmy w międzyczasie. No ty kolego, czego tu szukasz? No już płyń dalej. Tylko na barbarzyńców nie natraw. A i tutaj zwiedzaliśmy tymi łucznikami tereny, ale też nie ma czego szukać więcej. No dobra. Następna tura. No i co tu wymyślili? Atak na naszą flotę to nie jest specjalnie duży problem dla nas. A dostępny jest awans. Wysadź, wybuduj, walcz. Czyli www. Stąd się wzięły strony internetowe. Dobra, czy wy będziecie jeszcze w stanie szerzyć? Nie będą w stanie szerzyć, czyli poczekamy. Pominięcie tury. Weźcie, pokażcie im, w co mają wierzyć. No i pięknie, Taka mała złośliwość z naszej strony. Emisariusz 1, możemy wysłać. Z kim my tam byliśmy w stanie wojny? Lawenta, ile wy macie w... Wyczuli nas. Trzeba było spalić to miasto i tyle, co by było. Niedobrze, no niedobrze. To nie tak miało może wyglądać. A zobaczmy miasto obok. Valletta, wpływy, też niewiele daje, bo myślałem, że będziemy suzerenem ich, jakby weszli w stan wojny, no to by było dla nas całkiem niezłe, ale chyba i tak przydzielimy tutaj punkty. Jeszcze zastanawiam się, czy gdzieś coś za punkty, albo nie, to niech idzie tu. No niestety, myślałem, że coś ugramy, ale nie w takim wypadku. Okej, tu bezpiecznie jakby spróbować, nie ma tych całych dziadostw. Tak, oni walczyć nie mogą. Poważna porażka. Trochę to boli, ale cóż zrobić. Kair. Zaraz ich tutaj nauczymy. Co mają wierzyć? Odwiedzimy ich w dzielnicę i będzie dobrze, mam nadzieję. Ło, i tu już podbudowane. Znowu te piramidy męczą, tak? Wybuduj piramidy, szefie. Grant badawczy, nie? Modlitwa dzielnicy świątynnej, nie, bo wielkiego proroka mamy, to wszystko mamy. Te dzielnice nas specjalnie nie interesują. Miejsce do życia jest.
Może jakoś po prostu jednostkę. No kiedyś chciałeś zrobić, no bardziej włóczników chętnie by zrobił, bo tutaj te konie takie niepewne. Okej. No nie wystrzelimy. Apostołowie sobie niech tam stoją. No ty to czekasz już. Tutaj mówiliśmy, że czekasz. Ty też czekasz. W następnej turze będziemy mogli zacząć te całe akcje nawracania. Dobra, stąd musimy uciekać. No jest wiele fajnych miejsc, ale nic tutaj nie odwiedzimy, bo tylko stracimy. Ty, Japonia. Ireneusz. Ty, Irek, to ty tam nie szalej. Bo nie wiem, co on ma tam za pomysły. Okej, tu mieliśmy chyba odpłynąć kawałek i dać awans. Tu będą jednostki lądowe, chociaż też specjalnie z nimi walczyć nie będziemy. Dobra, co tu zrobić, żeby dobrze ulokować tych towarzyszy? Kusznicy dobrze jakby mogli oddać strzał niebawem. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Będzie możliwe stąd. Czyli tak, najpierw łucznicy. Jak nasza katapulta się czuje. O, już powoli też. A, niech leci tak, żeby mogła zaatakować niebawem. No bo ten Londyn całkiem twarde te mury ma. Niby murów nie ma, a jakoś skrzywdzić ich nie możemy. Nie podoba mi się to. Oj, nie podoba mi się to. Dobra, usunąć tę jednostkę. Pytanie też, gdzie ci włócznicy? Od pana z Bliskiego Wschodu. A ten musi poczekać. Pominięcie tury, chociaż nie podoba mi się takie czekanie. Tu zbieramy na kolejnego. Choć w którymś momencie rzeczywiście zrezygnujemy jako tako z apostołów na rzecz misjonarzy. Bo nam będzie to bardziej na rękę. Pominięcie tury. Wchodzić do miasta, nie wchodzić. Jakby zacząć te ataki. Ale chyba w następnej turze zaczniemy. Jak katapulta już sobie wystrzeli. Zresztą zobaczmy, jak tu będzie sytuacja wyglądała. Dobra, czyli w sumie ci by mogli, no i tak by nie mogli tu przejść. Ci sobie tu stoją, ci sobie tu stoją. Jednostka bez rozkazu. Poczekać jeszcze. Będę żałował, jeżeli Londyn mury ustawi. O, procarza mają. No to dobrze, będzie co robić. Choć powoli powinniśmy chyba kończyć naszą dzisiejszą zabawę. Odrzuć propozycję jeszcze. No niedobrze, no niedobrze. No cóż zrobić? Właśnie, cóż zrobić? Produkcja, produkowanie armii. Nad tym powinniśmy się w niedalekiej przyszłości skupić. Patrząc na to, że nasza siła jako tako może maleć. No dobra, zrobimy sobie jeszcze mały atak na Londyn. Zobaczymy, czy stąd uda nam się wystrzelić. Niestety nie. Więc trzeba się przesunąć trochę na tych polach. O! I co teraz? Jak tu ich nie przejąć? Jak tu ich nie przejąć? Czyli będzie czas zrobić tak. Tych panów tutaj katapultą już sobie na przyszłość podjechać tu. Nawet wielkiego pisarza mają do podziału. No niestety, jeden strzał, a może jeszcze będzie strzał. Barbarzyńcy się pojawili w okolicy, trzeba uważać na nich. No to dobrze. To dobrze, nie dość, że mamy osadników, to jeszcze... I jeszcze osadnicy nawet wiem, gdzie chyba pobiegną niebawem. O, jak pięknie. Londyn, ty nas rozpieszczasz. Oj, ty nas rozpieszczasz. Ale nie tutaj, stąd trzeba uciekać. Trochę mnie martwi, że nie zdążymy tak daleko uciec. Czy nie uda nam się tak daleko uciec, żeby uratować tę jednostkę? No ale wojna niestety wymaga poświęceń. Kusznicy, może wyjdźcie i przywitać salwą honorową. Albo i niehonorową. Uszkodzimy tę jednostkę. Uszkodzimy. Uszkodzimy. I na tym zakończymy nasze ruchy. Czemu tu ciężkie rydwany do nas podjeżdżają? Czemu tutaj stoją ciężkie rydwany? I co dalej tu przed nas czeka? Zobaczymy w następnym odcinku. Postaram się już jutro z rana, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No jakie miłe powitanie. Dziękuję bardzo. Okej, bo tu nas też czeka walka. To się zacznie, to się zacznie. Rydwan, niedobrze. Ale w wodzie, to dobrze. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się, hej, hej.